Kilometr na spacerze. Jezu, jestem. Jest. Musiałam, jeszcze, przepraszam was strasznie, musiałam w ogóle, że tak powiem, obudzić nastolatka. W dodatku jestem z telefonu, no ale dobra, a może nic jakoś. A wy? Robić pionowo, Natalio, bo jesteś poziom. Aha, pionowo. Tak, właśnie, no tak. Może sobie włosy też zrobię poziomo z kolei. Fiury i jedziemy. Ale jest, dobra, idziemy. Dobra, przepraszam bardzo. Jestem, buduję tylko konstrukcję jeszcze, żeby to stanęło i okay. Najważniejsze, że jesteś. Najważniejsze, że jesteś. Słuchaj, to są ludzie wspaniali zewsząd. Z Zanzibaru, z Wielkiej Brytanii, po prostu z Mazowsza, z mojego domu. Więc po prostu zewsząd po prostu. Więc bardzo się cieszę. Po pierwsze, dziewczyny Magda i Natalia, dziękuję wam, że na mój szalony pomysł odpowiedziałyście tak, róbmy. I też tym już 500 osobom ta liczba cały czas rośnie. Że akurat w sobotni poranek, w którym można robić wiele różnych rzeczy, jak na przykład syn Natalii i po prostu sobie spać smacznie. Wybieracie co innego. Do czasu, tak, do czasu. Więc dziewczyny, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, że tu jesteście i że przyjęliście zaproszenie i że swoją energię, jedyny zasób taki czasowy, którego nie można odrobić, oddać, inwestujecie w to nasze spotkanie. Dziękuję bardzo. Proszę. Aha, to było do nas. Tak, to było do nas. Teraz się mówi proszę. Które są z nami. Aha, proszę, tak, oczywiście. A tak na serio, to zacznę, jakby powód, dla którego się tu spotykamy, jest oczywisty, ale ktoś zapytał, w jakim temacie się spotykamy, więc podpowiem, przypomnę, że spotykamy się w kontekście tego, co się wydarzy za tydzień, czyli wyborów w naszym państwie. Mówi się o tych wyborach, że to są najważniejsze od tych w 1989 roku i pewnie coś w tym jest. Potem pewnie będą jeszcze kolejne w naszych następnych, wiecie, dekadach jakieś ważne, ale myślę, że to są super istotne z wielu powodów. Jeden z nich jest taki, że 8 ostatnich lat było bardzo bolesne dla wielu osób w Polsce, z różnych grup, z różnych społeczności, z różnych mniejszości i te rzeczy, których doświadczałyśmy i doświadczaliśmy, bo też mam nadzieję, że są tu z nami mężczyźni i też chciałabym adresować to spotkanie nie tylko do kobiet, ale w ogóle do wyborców, gdziekolwiek się plasujecie na tej skali. To ostatnie 8 lat było bardzo takie dla mnie osobiście trudne z perspektywy kobiety, ale też psycholożki, bo moim obowiązkiem zawodowym jest wskazywać na to, czy zwracać uwagę na to, co nam nie służy jako ludziom od strony tej konstrukcji psychicznej, którą mamy. Różni ludzie mają różną, raz taką silniejszą, raz mniej silną. I to, co obserwuję przez ostatnie właśnie 8 lat, jest po prostu niebezpieczne w takim sensie dla nas, dla ludzi, dla jednostek, dla właśnie tych grup społecznych, które dotykają poszczególne zmiany, niedobre zmiany, które się dzieją. I chciałabym dzisiaj z waszą pomocą, dziewczyny, zaprosić, poznać po pierwsze wasze perspektywy, ale też być może naszymi przykładami i sposobem, w jaki opowiadamy o rzeczywistości, przekonać kogoś, kto stoi na granicy decyzji o tym, czy 15 iść, czy nie iść, czy to się opłaca, czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie. I na początek przeczytam taki cytat, do którego chciałabym, żebyście się odniosły, a właściwie wypowiedź jednej z pani, która na moim profilu napisała tak. Nie rozumiem, dlaczego będąc cenioną psycholożką zajmuje się pani agitacją polityczną. Teraz to ani na spotkanie z autorem, ani na koncert, ani do psychologa się człowiek nie może wybrać bez bycia naginanym w stronę jedynej słusznej opcji. Sama pracuję na uczelni. Nie używam nigdy swojego autorytetu do agitacji politycznej. Dlaczego wy używacie swój autorytet w służbie agitacji politycznej? Natalia. Ja bym może powiedziała, że bardzo się ucieszyłam z tego, co przeczytałaś, w takim sensie, że no, to pokazuje to doświadczenie tej pani, która, jak rozumiem, ma inne jakoś przeżywanie sytuacji, to pokazuje, jak wielka jest mobilizacja, bo jeżeli ona rzeczywiście się nie może nigdzie udać, żeby nie dostać jakby takiego sygnału, że to jest ważne, no to znaczy, że nastąpiło takie pospolite ruszenie i nie wiem w ogóle dokładnie, co to znaczy, czy to jest dobra metafora, no ale w każdym razie taka mobilizacja, która ja się cały czas zastanawiam, czy to jest bańka
czy to nie jest bańka, ale ja mam poczucie, że rzeczywiście ma skalę do tej pory nieistniejącą. I jeśli chodzi o agitację polityczną, no mam takie poczucie, że tak zwana polityka jeszcze nigdy nie była tak osobista i to nie dlatego może, że tak się zaciekawiliśmy, czy tak się zaciekawiłyśmy, tylko że poziom wtargnięcia partii rządzącej do sypialni, sali kinowej, gabinetu lekarskiego, na oddział położniczy, do domu jest wstrząsający, to znaczy nie, aha, no i to, co mnie się przydarzyło, to jest jedno, to, co tej pani się, rozumiem, jakby nie przydarzyło, to jest jedno, ale drugie, że nie ma, wydaje mi się, osoby, która nie ma przyjaciółki, siostry, mamy, brata, bo to przecież nie jest też tak, że to tylko kobietom się przydarza, która by nie cierpiała bólu, różnego rodzaju bólu, lub nawet przecież są ofiary dosłowne tych rządów, w sensie śmierci, ale że nie ma nikogo, kto by nie znał kogoś, kto doświadczył bólu i czyje życie stało się bardziej jakby skurczone, smutne, wypełnione lękiem z powodu tego, co robią panowie i kilka pań w rządzie. Dzięki. Magda? Ktoś tutaj napisał w odniesieniu do tego cytatu, który przytoczyłaś, Asia, że to nie jest agitacja polityczna, tylko proobywatelska. I ja się bardzo pod tym podpisuję. Ja myślę, że te wszelkiego rodzaju wątpliwości, ja też dostaję takie wiadomości. A po co to pani? A myślałam, że pani jedyna mądra. Tak, jedyna. A myślałam, i to kobiety piszą. A ja właśnie myślę, że już nie ma czasu na odpinanie się od polityki. Znaczy, oczywiście tych ostatnich 8 lat to jest mnóstwo gwoździ do wielu trumien, ale my po prostu nie umiemy w obywatelskość. Nikt nas tego nie nauczył, bo my nie umiemy w nic. Jak się teraz, oczywiście to jest uogólnienie, ale jak myślę o tym, że nie umiemy w emocje, nie umiemy w relacje. Ja nie jestem psycholożką, to wy się tym zajmujecie. Ale ponieważ ja rozmawiam i staram się zawsze znaleźć jakąś odpowiedź na nurtujące mnie pytanie, to się chcę tym dzielić. I po 3,5 roku robienia kanału na YouTubie o kobietach i dla kobiet, ja to po prostu wiem, w co nie umiemy i dlaczego to odpychamy. I polityka jest naszą codziennością. Dzisiejsza polityka jutro staje się historią, ale dzisiaj jest naszą rzeczywistością. To, co nas otacza, to jest polityka. I w ogóle taki jest czas teraz, taki jest teraz świat, że to właściwie wchodzi w każdą sferę naszego życia. Bo to jest i o pieniądzach, no bo o gospodarce. To jest o sprawach prywatnych, no bo jeśli teraz wolne sądy wypuściły fantastyczny spot właśnie o tym, dlaczego te wybory są tak ważne. To jest, ja go u siebie pokazałam, to jest mniej więcej o tym, że na wizytę do pani ginekolożki przychodzi młoda dziewczyna i nagle tam spod tego fotela, na którym siedzi ta dziewczyna, wychodzi polityk, mężczyzna, który mówi, że co się zachciało, czego się zachciało? Antykoncepcji się zachciało, dzieci nienarodzone zabijać. I ta dziewczyna jakby budzi się z przerażeniem, z takiego, powiedzmy, właśnie nieobywatelskiego snu i mówi, ale ja nie byłam na wyborach. A właśnie, nie byłaś na wyborach. I ja napisałam komentarz do tego, że zajmij się jednak tą sprawą, idź na wybory, jeśli nie chcesz, żeby ktoś ci w majtki zaglądał. I ja sobie tak wyobrażam, że jeśli polityka zajrzała nam w majtki, no to następny krok to jest dusza, bo nie da rady tego ominąć. I jeśli my tego nie rozumiemy i się obrażamy na to, że ktoś mówi, idź zagłosuj, przecież my nie mówimy jak, tylko mówimy o sprawczości, nie?
No bo chyba wszystkie robimy na tym poletku, tak, że chcemy powiedzieć, że sprawczość jest dostępna. No ale ja rozumiem ten strach, bo sprawczość to jest odpowiedzialność, no bo musisz ponieść konsekwencje, bo jeśli sprawczość to decyzja, jeśli decyzja to konsekwencje. No i nie wiem, może w tych takich miłych miejscach typu uczelnie, gdzie jeszcze nie przyszedł toporek i nie obciął, może jest przyjemnie, może pani ma po prostu jakiś azyl cudowny w najbliższych, ale to też się skończy. No bo my, ja z racji swojego zawodu po prostu widzę, obserwuję i mam wnioski, ale nie trzeba być dziennikarką, nie trzeba być psycholożką, naprawdę nie trzeba, żeby widzieć zło, które po prostu się rozlało. Tak się uśmiechnęliśmy z Natalią, jak powiedziałaś, że nie mówimy na kogo głosować, bo jak się zastanawiałyśmy nad tym naszym spotkaniem, to ja nie mam, szukam słowa, czy to jest bardziej odwaga, czy arogancja, żeby mówić na kogo głosować, natomiast odważam się powiedzieć, na kogo nie głosować. I ostatnie akcje niektórych partii w stylu Konfederacja, tak jak mówisz, Magdo, o tych gwoździach do trumny, to już jest nie wiem który. Natomiast wydaje się, że to, czego się boję przy tak grubo napisanym, po prostu grubo napisanej wypowiedzi, to że wiele osób uzna to za tak absurdalne i tak w ogóle abstrakcyjne, że nie uwierzę, że to jest prawda. Chodzi ci o ten dobytek? Że jesteśmy częścią dobytku? Tak, że kobiety są częścią dobytku. I chciałabym na tym przykładzie zapytać was obie, jakie akcje, sytuacje, zdarzenia z ostatnich właśnie 8 lat, takie top 3 po prostu były dla was jakby przesądzały w ogóle o tym, jak patrzycie na to, co się dzieje w Polsce. Kiedyś zaczęłam rozmawiać o cnotach niewieścich, więc to też jest dla mnie taki moment, w którym po prostu wymiękłam. Ale pytanie do was. Taki może dziwny ranking, ale top 3 rzeczy, które was po prostu przekręciły wam brzuchy i stwierdziłyście, no kurwa, dość. Trudno rzeczywiście będzie mi o taki ranking. Zaziębiona jestem, dlatego tak się źle zachowuję. Spróbuję. Myślę, że w ogóle jednym z najbardziej poruszających wydarzeń w moim życiu była śmierć syna mojej przyjaciółki, który się zabił 2 lata temu. I dla mnie to była sytuacja, w której system nie stanął do tego zadania. Chociaż mógł. Nie stanął. No, jak się jest z kimś blisko, tak jak ja z moją przyjaciółką, no to się dostaje pełny obraz oceanu rozpaczy. I tego, że to nie jest coś, co przejdzie po miesiącu, tylko to jest coś, co zostaje całe życie. I to jest coś takiego, czego ja w jakimś sensie nie wybaczę. Druga rzecz, która mnie niezwykle właściwie może nie wiem, czy to jest druga, pierwsza, w każdym razie kolejna rzecz, która mnie zdumiewa i rozwala, to jest to, że udało się doprowadzić do tego, że kobiety nie chcą mieć dzieci. Że ci, którzy się mienią obrońcami życia, udało im się jakby rozplenić tyle śmierci, tyle nieżycia, że kobiety nie chcą mieć dzieci, znaczy chcą i się boją mieć dzieci. Pamiętam, nie wiem ile, dziesiątki kobiet z własnego pokoju, z moich warsztatów, które mówiły, chciałam, ale teraz dzisiaj w Polsce nie zaryzykuję. I
taka pozornie mniejszej może wagi rzecz, bo słowa, które są mówione ku nam i, taka, i ta, takie zdanie, które wypowiedział Kaczyński wtedy, kiedy dwa czy trzy lata temu wyszliśmy na ulicę, bo już po prostu mi się mieszają te lata, no, wokół orzeczenia tego Trybunału. On użył takiego sformułowania, że krzycząc na polityków tam Platformy, wyprowadziliście kobiety na ulicę. I dla mnie to było niesamowicie znamienne sformułowanie. Dlatego, że ja zobaczyłam oczyma wyobraźni taką ogromną oborę, w której siedzi kilka milionów kobiet. I w pewnym momencie przychodzi jakiś pan, otwiera te drzwi i mówi, a propos zresztą tych teraz już bezpośrednio przez Konfederację używanych porównań kobiet do no nie wiem jak się mówi, do bydła, tak? I jakiś pan powiedział, wychodź na ulicę, proszę się teraz tutaj paść. I ja zobaczyłam i potem mi się to bardzo sprawdzało w innych słowach, że oni nie widzą kobiety jako człowieka. Znaczy oni widzą rzeczywiście jako coś bardziej wartościowego niż bydło hodowlane. Ale że zobaczyłam to w języku. My nie jesteśmy dla nich równoprawne. My może mogłybyśmy sobie narysować może kwiatek na obrysie karty wyborczej, ale nie krzyżyk przy nazwisku. Na szczęście jest inaczej. Mnie będzie bardzo trudno wybrać top 3, bo już powiedziałam o tych gwoździach, nie do jednej trumny. Ale mnie wkurwia najbardziej kłamstwo. Nienawidzę tego. To jest po to, żeby kraść. Druga rzecz, której nienawidzę. Myślę też o takiej głębokiej infiltracji społeczeństwa, nas. Myślę, wiecie, o tych wszystkich podsłuchach, o tej kontroli, o tym takim, o tej marchewce, którą się rzuca, o tych wszystkich transferach finansowych, bo to jest takie słowo, nie transfer finansowy, o Boże, co to może znaczyć? No może to w praktyce, w rękach tych ludzi oznacza po prostu mamienie, przekupywanie w zamian za rabuntu, za ciszę, nie? Więc to się tak wszystko rozlało, że ja zaczęłam obserwować jakiś taki rodzaj i to mnie najbardziej niepokoi, bo to, że sprawy kobiet to jest absolutnie moja rzecz i ja się tym, ja o to pytam po prostu w swojej robocie, to jest jedno bardzo ważne i nigdy tego nie odpuszczę, ale no też patrzę szerzej, nie? Tak jak Natalia mówi, tak blisko, no to ja, żeby podać skalę, chcę popatrzeć i pokazać szerzej. Czyli jeśli ja, wiecie, tankuję auto 2 tygodnie temu i benzyna kosztuje ponad 8 zł, a tankuję przedwczoraj i ona jest nagle po 6 coś, co tu się wydarzyło? Nie? No więc my wiemy, co się wydarzyło. No wydarzyło się to, że mamy być po prostu zadowoleni w państwie rządzących, że jest dobrze nam. A jednocześnie idę do spożywczego, do którego chodzę zawsze i praktycznie lista zakupów jest taka sama i nagle kwota, którą podaje mi pani sprzedawczyni, po prostu no wstrząsem, mówię, ale jak to? To jest 80% więcej. Jak to jest możliwe? I już się do tego też przyzwyczaiłam, nie? Bo to już jest od wielu miesięcy, tak. Rozmawiam z ludźmi, z którymi pracuję, którym płacę i rozmawiamy o tych pieniądzach i nagle okazuje się, że to, co 2 lata temu, 3 lata temu wystarczało, nagle po prostu przecieka jak piach. Nie? I widzę te mamy dookoła mnie, takie zmęczone tym, że mają tyle spraw na głowie, że są po prostu przekroczone w swojej wyporności, w takim już przytakiwaniu na to na co dzień, no bo do tego dochodzą
na przykład chorzy rodzice coraz częściej, dla których nie ma miejsca w systemie, o którym mówi Natalia. Nie ma miejsca w szpitalach. Sama to przeszłam niedawno. Jak sobie porównałam opiekę w prywatnej, no bo oczywiście skorzystałam z prywatnej służby zdrowia. Dlaczego? No dlatego, że mnie stać i to też jest tak niesprawiedliwe. Bo ja bym chciała, żeby te przypadki, kiedy wiecie na Instagramie, nagle jakaś rodzina maleńkiego dziecka szuka 10 milionów złotych na to, żeby uratować mu życie i szuka tych pieniędzy po prostu i pójdzie do piekła z diabłem, żeby te pieniądze dostarczyć, to ja pytam, kurwa, gdzie jest system? Dlaczego my nie mamy dla tych rodziców i dla tych maluchów gotowych rozwiązań? Gdzie to się podziało? Dlaczego musimy słyszeć, że zamiast rodzić dzieci dajemy w szyję? Dlaczego jest tyle pogardy? I dlaczego ja mam się do jasnej cholery we własnym państwie bać? Dlaczego ktoś do mnie mówi, wypierdalaj stara kurwo z Polski, jak ci się nie podoba? Nie wiem, czy ja tak mogę to przekonać, żeby nas zaraz nie zablokowali. Ale wiecie, o co chodzi? No chodzi o to, że to jest w nas, no to jest żywe. I ile można znosić na każdym polu ten obowiązek milczenia? No dobytek milczy, nie? Po co dobytek ma się odezwać? Dobytek ma być, ale niech nie chodzi głosować. Po co? Więc... Ja jeszcze potrzebuję dodać potem jedną rzecz. Zgłaszam się. Dobra, a już kończę. Ale jak tak sobie zbiorę te wszystkie takie, wiecie, woreczki z kamieniami, to też w moim życiu ważny moment, woreczek z kamieniami, to myślę sobie, że czas po prostu to odciąć i wyrzucić. Że my zasługujemy na spokój, dobro, nadzieję, porządek. Ja nie chcę się bać polskiej policji, bo ja widzę, że ona jest różna, że ona pałowała, ale jak jest marsz 1 października, to są jacyś przyjemni ludzie, bo na tych ulicach są przyjemni ludzie, że ktoś nas tak obrzydliwie podzielił, że ja nie chcę żyć w kraju, w którym, ponieważ ryba psuje się od głowy, po prostu nagle to schodzi te pięterka niżej i zaraz będziemy sobie skakać do gardeł. Ja po prostu tego nie chcę, bo ja chcę tu żyć spokojnie i chcę, żeby moje dzieci były bezpieczne, żebyśmy my się mogły spotykać, żeby się kurwa nie bała chodzić po ulicach, bo mam odmienne zdanie. Ja tego nie chcę dla nas wszystkich, po prostu. Dziękuję za uwagę. Ja jeszcze chcę jedną rzecz dodać, bo chcę powiedzieć o osobach LGBT+, że jest teraz tutaj, teraz jak patrzę na to, jak wiele osób się zdecydowało do nas dołączyć, widzę teraz 739 osób, no to oznacza, że pewnie no kilkadziesiąt osób no jest osobami LGBT+. I teraz taka codzienność takiej kobiety czy takiego mężczyzny w Polsce. Ostatnio słyszałam taką jeszcze raz bardzo bliska, taką wstrząsającą w płaczu wypowiadaną opowieść o tym. Ci z nas, którzy są heteronormatywni, myślę, że wiem, że ja potrzebuję zrobić szczególny wysiłek, żeby to zrozumieć, jakie to jest wszechogarniające, że jak dziewczyna, która jest lesbijką, nie wiem, wychodzi robić prezentację wśród, nie wiem, osób, których wcześniej nie znała i się przedstawia, to ona tam, gdzie my w ogóle nie ryzykujemy, ona ryzykuje, jeśli się zdecyduje powiedzieć cześć, tam mam na imię Anka, jestem partnerką Basi, że nie może się ożenić w Polsce, że żeby próbować mieć dzieci, jeśli by się nie bała zajść w ciążę teraz w Polsce, to potrzebuje robić jakieś po prostu stawać na głowie, żeby to jakoś przekombinować. Te wszystkie rzeczy, że wjeżdża do jakiegoś województwa i wie, że to jest strefa wolna od niej, wyobraźcie sobie, że nie wiem, jeśli nie wiem, tu są nauczycielki, wyobraź sobie, że jedziesz, wjeżdżasz do województwa, która jest strefą wolną od nauczycieli, albo że wjeżdżasz do województwa, które jest strefą wolną od brunetów. Strefa wolna od kobiet. No,
Tak, strefa wolna od kobiet. I to jest takie pytanie, czy na jakimś poziomie Polska się nie stała taką strefą, a równocześnie, znaczy w takim sensie szacunku, nie? Strefa wolna od szacunku do kobiet, ale dla osób LGBT to jest to, co się dzieje, to jest kurwa skandal. To jest skandal. I to się musi skończyć. My jesteśmy to winni tym ludziom, którzy nieśli i niosą coś, czego nie powinni nieść, gdyby świat był dobrym miejscem. No. Amen. Amen. I bardzo Wam dziękuję po wielokroć. I chciałabym też teraz, to zabrzmi dziwacznie, ale zagrać taką grę wypowiedzi. To znaczy, ja Wam powiem jakąś wypowiedź, która jest zasłyszana w ramach tłumaczenia, dlaczego ktoś nie idzie na wybory, i chciałabym, żebyście się do tego Waszym sercem i umysłem odniosły. To nic nie da. A, to nic nie da? No nie wiem. No. To jest dla mnie sytuacja matematyczna. Ja nie umiem. Nie umiem na to, bo to jest, no po prostu wybory polegają na tym, że kilkanaście albo kilkadziesiąt milionów robi równanie pod tytułem 1 plus 1 plus 1 plus 1 i z tego się robi to, kto rządzi. A ja powiem obrazowo. Matematyka super, to ja w przyrodę idę. Kropla plus kropla daje deszcz, a deszcz jest potrzebny. Więc nie myśl, że jesteś tylko kroplą, tylko pomyśl, że jesteś aż kroplą, że jesteś, w ogóle zawsze jesteśmy częścią większej całości. My tu nie żyjemy w oderwaniu. To samo jest o tej polityce. To nie jest osobny nurt. To jest ta sama kropla, ten sam deszcz, ta sama rzeka, to samo morze, ocean i wracamy. Para, kropla, deszcz. Rozumiemy się? Chodzi o to, że jesteś kroplą, jesteś częścią, czyli jesteś wartością, czyli jesteś ważna. Więc jak było to zdanie, jak ono brzmiało, Asia? To nic nie da. To wszystko da. Bo da większość, bo da całość, bo da ci cały obraz i da ci kurwa sprawczość. Jezu, kiedy my wreszcie zrozumiemy? Przepraszam, że łączę dwa światy. No, Jezus. Ale to też takie nasze polskie. Ale to właśnie chodzi o to, że o tym jest ta opowieść, że znaczysz. Ty znaczysz. Kto cię musiał tak unieważniać tak długo, żebyś czuła, że nic nie znaczysz? Znaczysz. Bądź kroplą. Przywołany tu Jezus, z całym szacunkiem do religii. Rozmawiałam z koleżanką moją tam przed naszą rozmową i ja mówię, że właśnie, że są te zdania, że krążą, że to nic nie da, co mój głos jeden w obliczu tylu i w ogóle co to ma za znaczenie. I ona powiedziała takie zdanie, teraz mi Magda przypomniałaś. Ona mówi, wiesz, a ona jest niewierząca, ale użyła tego zdania i mówi, wiesz, no to tak jakby Jezus powiedział, co my i 12 damy radę zrobić, nie? mniej więcej można też do tego tak podejść. Nie wiem, na kogo zagłosować. No to ja ci powiem. Znaczy, to ja bym powiedziała, ja też. No. Ja też nie wiem. Ja mam akurat teraz tak, że się waham. I zamierzam jakoś strategicznie podjąć tę decyzję. Znaczy, wiem, na kogo nie zagłosować. Nie zagłosuję na PiS. Natomiast ani na Konfederację, jak się łatwo domyślicie. Ale waham się. Dla mnie to nie wiem, na kogo zagłosować. Jest super w ogóle miejscem. Dalej mamy tam kilkadziesiąt osób do wyboru. Rozważałam ostatnio taką jedną laskę. No to sobie wrzuciłam w Google'a, zobaczyłam jakiś wywiad z nią, posłuchałam i tak dalej. No to jest taka sytuacja dla mnie trochę, jak się wchodzi, no może to jest jakoś ten, ale do sklepu, nie? No w sumie zastanawiam się, co kupić, tak? Czy co wziąć. No nie wiem, na kogo zagłosować. Dla mnie jest daleko od nie zagłosuję. Można poświęcić tyle mniej więcej czasu, co trwa jeden odcinek opowieści podręcznej, żeby zresearchować, żeby zobaczyć, kto startuje i sobie zobaczyć, kto podchodzi. I obstawiam, że nikt nie będzie idealny, no ale czy masz może przypadkiem idealną, absolutnie idealną pracę, absolutnie idealnego partnera, absolutnie idealny dom, absolutnie idealne dzieci. Czy sama jesteś absolutnie idealna, żeby oczekiwać tego od kandydatów? No są
są średni, ale tak jak wszystko inne, są lepsi i gorsi i warto sobie wybrać. No nikt nie wybierze bardziej po twojemu niż ty. A ja mam teraz taką potrzebę mówienia dzięki temu, że odwaliłam tę dziennikarską robotę przez ostatnie lata, mówienia o tym, żeby głosować na kobiety, które widzą i rozumieją w polityce nasze sprawy. Bo my bardzo tej zmiany potrzebujemy. Potrzebujemy zmiany emocji w polityce na kobiece. To wiecie, to pierdolenie, że polityka jest tylko dla facetów. No bo to, w takiej rzeczywistości teraz żyjemy, no bo oni łażą w tych wyświechtanych garniturach z tymi podkrążonymi oczami. Oni robią, oni po prostu są wśród tych ludzi tacy, którzy z tego politykowania, czyli krótko mówiąc, zrobili sobie sposób na życie. Ale to nie jest sposób na nasze życie. To jest sposób na ich życie. Oni tak wybrali. Oni mają taką robotę. A te kobiety polityczki, które ja teraz obserwuję, i tu mnie, widzę tutaj, że mnie zagrzewacie do boju, dajesz Magda na no to ja wam dam. No to ja wam powiem. To głosujcie na kobiety, które w ostatnich latach zrobiły wszystko, co były w stanie, a to jest bardzo dużo dla naszych spraw. One są w opozycji demokratycznej. Prawie każdej propozycji z tamtych partii. I te dziewczyny są bardzo widoczne. I ja je obserwuję, patrzę, ile one wkładały wcześniej, przed kampanią wyborczą, pracy w to, żeby po prostu cisnąć nasze sprawy. I moim zdaniem one, te dziewczyny, jeśli będą silną reprezentacją, zobaczymy, co się stanie po 15, tak? No ale takie jest teraz moje marzenie. Jeśli one będą silną reprezentacją w tej polityce, to będziemy miały zagwarantowane to, czego potrzebujemy, bo my na nich to wyciśniemy, bo tutaj nie będzie już miękkiej gry. Zresztą ja sobie obiecałam, że ja będę cisnąć na wszystkich. Ja zresztą, kiedy w czerwcu zmarła pani Dorota w szpitalu w Nowym Targu, przypomnę, że zmarła dlatego, że chciała w tym pięknym kraju nad Wisłą urodzić dziecko, ale ciąża nie przebiegała prawidłowo i w sytuacji, w której należało jej pomóc, jednostka, w której była jednostką specjalną, a nie zwykłym polskim szpitalem, w którym się pomaga potrzebującym, tylko była jednostką pod auspicjami papieskimi i miała tam jakieś relikwie, w związku z tym nie można było pomóc kobiecie, cytuję, bo serce płodu jeszcze biło. No więc umarła kolejna, jedna z nas, a przecież sobie obiecałyśmy po śmierci Izy Pszczyny, że to się kurwa nigdy więcej nie wydarzy, ani jednej więcej. Zdarłam sobie wtedy gardło i buty. I pomyślałam, już mi się wtedy ulało, i pomyślałam, że napiszę ten post, w którym po prostu zapytam tych, którzy nam to robią, dlaczego nam to robią, i jak wiecie, to nie byli politycy, tylko to byli lekarze. Więc to jest też taka rzecz, obok której nie można przejść obojętnie. Więc wracam do polityki. Kobiety w polityce, ktoś ostatnio na jednej z konferencji, albo przepraszam, już nie powiem na której, albo powiem, Fundacja Wspieramy Sukces Kobiet, która zresztą robi teraz takie badania specjalne, macie czas, poczytajcie, którzy nas to oglądacie sobie w sieci, Wspieram Sukces Kobiet, wysyła takie badania do kandydatek i kandydatów do parlamentu, w których mają oni odpowiedzieć na pytania związane z tym, co robią dla kobiet. Tam jest po prostu, wiecie, jak w ankiecie. I na tej podstawie fundacja określa, czy jest to kandydatka, kandydat, która się naprawdę sprawami kobiet interesuje. I to jest na przykład jakiś wyznacznik, nie? Że możemy mieć wtedy literalnie do czynienia z kimś, kto się po prostu prawami i sprawami kobiet zajmuje. Więc uważam, że, bo w tej samej fundacji, na tej konferencji dowiedziałam się, że wejście kobiet do polityki na każdym szczeblu, wiecie, słyszeliście o tym, pań wójt w Polsce, albo sołtysek mamy więcej. Wiecie, bo to jest taka najmniejsza skala, nie? Masz tam jakąś wioskę pod sobą i po prostu nią zarządzasz. Jest to robota za darmo, więc robią to kobiety, ale okazuje się, że robią to świetnie, że te społeczności zaczynają pod kobiecymi skrzydłami kwitnąć. I jak przenosisz ten faktor na wyżej, na grubiej, to jest to samo. Kobieca perspektywa w polityce daje zupełnie inne miękkie kompetencje, które moim zdaniem w tym świecie teraz,
który jest dla nas tak wymagający już emocjonalnie, ta reprezentacja jest nam potrzebna. Więc w NGO-sach ktoś pisze, też jest więcej kobiet. No jasne, no bo to jest, wiecie, to jest jak w każdym miejscu, gdzie jest robota do odwalenia, taka żmudna, nudna, taka, no wiecie, ja nie wiem, jak, na przykład nie biegam, bo się nudzę, nie? Bo to jest strasznie długo, trzeba robić to samo. No ale w innych rzeczach, takich żmudnych, że trzeba po prostu siedzieć i te szydełkować, tkać, prawda, Natalio, tkać, no to my jesteśmy dobre. I kurczę, zobaczmy te dziewczyny już tyle zrobiły i one dla nas, jak my im dmuchniemy w skrzydła, one zrobią dla nas więcej. Żeby nawet na marszu 1 czerwca nie stali tam na tej scenie sami faceci, okej? Okay? Alleluja, nie? Tylko żeby tam były dziewczyny. My tam mamy być. Zmiana. Polska jest kobietą. Zmiana jest kobietą. Czytam tutaj, co piszecie. Pajęczyce tkają sieć. I bardzo dobrze. Polityka jest patriarchalna. No jest, bo są tam bezzębni faceci w wyświechtanych garniturach. Kurwa, zmieńmy to. Natalia? Tak, bo właśnie ja też chciałam, czekajcie, bo coś chciałam powiedzieć. Aha, po pierwsze chciałam powiedzieć, że przepraszam, się tak odwracam, ale z jakiegoś, ponieważ się tak kompletnie nie znam na Instagramie, to tutaj widzę, a tu nie widzę, no ale okej, okay, bo czytam komentarze. No i na przykład tak się zastanawiam, co się z czym zmaga i widzę taką ogromną żarliwość tutaj w tych komentarzach kobiet, ale na przykład pojawił się taki komentarz akurat od pana, który brzmiał kupa. I jak? To była cała kupa. 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 I to była cała wypowiedź. No. I dla mnie to jest trochę właśnie o tym, czy w czym ja będę zanurzona, nomen omen, przez kolejne 4 lata. Znaczy, że szale się naprawdę chwieją, jest bardzo blisko. Nie wiem, jak przeżyję te dni, ale że jest naprawdę blisko. Że wydaje mi się, że warto mieć świadomość, że mamy właśnie realną różnicę między tym, że decydować będzie ktoś podobny do pana, który zdecydował się napisać kupa, że będzie decydować ktoś na przykład taki jak Zosia, która napisała kobiety na wybory. No, że to się wydarzy, ale chciałabym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ja zaczynam mieć trochę, znaczy denerwuje mnie taki lekko protekcjonalny ton, kiedy mężczyźni i nawet niektóre kobiety rozpaczają nad tym, jak mało kobiet, że tyle kobiet nie chce głosować. Ja totalnie, jesteśmy tu po to, żeby namówić kobiety do głosowania, zresztą mam, a właściwie może, żeby namówić kobiety, żeby namawiały kobiety do głosowania, bo obstawiam, że frekwencja wyborcza wśród tych już 827 osób, które teraz tutaj są obecne, byłaby pewnie powyżej 90%. A równocześnie ja chciałabym uszanować niechęć kobiet do głosowania, znaczy w takim sensie, że chciałabym wyrazić zrozumienie dla tego, że kobiety zobaczyły nie mój cyrk, nie moje małpy, tak? Czy tam nie moja bajka. I dlatego, że jeżeli się włącza telewizor, czy wchodzi na portal i właśnie słucha się jakichś takich, już nawet znaczy po prostu patrzy się na sytuację, w której jest 80% albo 100% w studiu facetów, którzy mówią swoim językiem, którzy mówią językiem makro, ponieważ mikro mają ogarnięte przez swoje partnerki, czyli w sensie no, nie, różne rzeczy ich mają ten komfort, że różne rzeczy ich nie obchodzą, takie w stylu, no wiecie, nie będę wymieniać, no, w sensie ile co kosztuje, jak ugotować, czy jest miejsce w żłobku i tak dalej, ale że ja rozumiem to zmęczenie i takie poczucie, że ja po prostu, że kobieta może powiedzieć, nie chcę w tym brać udziału. I że trochę ten ton pod tytułem to jest straszne, to jest potworne, że kobiety nie chcą iść na wybory. Mnie tu brakuje właśnie zrozumienia tego, bo to jest dla mnie trochę tak, jak gdyby była impreza, która i ktoś tam stał pod drzwiami i drzwi były zamknięte, a i ktoś czeka pod tymi drzwiami, czeka, a w końcu ktoś otwiera i mówi,
No czemu wy nie wchodzicie? Czemu wy tu czekacie? Przecież tu jest impreza już od dawna. I dla mnie to jest taka sytuacja, że wbrew temu, że panowie nie stanęli do pracy i niektóre panie być może też, żeby zrobić przestrzeń dla kobiet, żeby zrobić tak, żeby nam się chciało wchodzić, to wbrew temu głosujmy. Wbrew temu głosujmy, ale nie widząc tego. Bo już prawie, tak, bo już prawie chciałam wrzucić takiego posta na Facebooka, że 4 miliony Polaków powiedziało, mój jeden głos nic nie zmieni. Bo faceci też nie głosują, ale z jakichś z powodów strategicznych oraz, no nie wiem jak to nazwać, też takich, no w każdym razie, namawiamy kobiety i namawiamy kobiety, żeby namawiały kobiety, ale chciałam też wyrazić zrozumienie dla wahania. A propos tego jeszcze robienia przestrzeni, znaczy robienia, właśnie ja nie wiem, jakie jest poprawne słowo, czy robienia przestrzeni, czy kobiety, bo też myślę, że to też może jest taka druga siła, którą potrzebujemy w sobie wzniecać coraz bardziej, zabierać tą przestrzeń, w sensie brać ją dla siebie po prostu i nie czekać też, aż nam otworzą, tylko szukać tego klucza i wchodzić. Więc myślę, że tak jak mówisz, Natalia, że to są, zresztą super jest ta metafora, że tam jest kilka sił, które warto wzmacniać i z jednej i z drugiej strony. Jest jeszcze jedna kwestia, dla której ktoś jakby argumentuje, że nie pójdzie do głosowania. Nie ma idealnego kandydata albo nie ma takiego, komu ufam. To ja, co wy na to? Ja też mam tutaj odpowiedź, bo w końcu chyba Marcin Meller napisał całą tę wypowiedź, która mi gdzieś mignęła i w rozmowie z Sylwią Gregorczyk-Abram o tym, jak głosować i tak dalej. Polecam tę rozmowę u mnie na kanale na YouTubie, w moim stylu, bo tam, jeśli na przykład nie wiemy, co zrobić, jak się zachować, kurczę, słuchajcie, no, były badania, w których wynikało, że kobiety głosują tak jak mąż, partner, wiecie, ksiądz każe, no bo nie nauczono nas tego. No, ja jasne wiem, że tam jest, potem się zderzyłam z zarzutami, ale pani Magdo, przecież na karcie do głosowania jest wyraźnie napisane. Ja wiem, tylko czy to wie osoba, która ma na te wybory pójść, tak? Że ona dostanie tam instruktaż i że się nie pomyli, bo okazuje się, że jakaś część głosujących się wstydzi, że nie wie jak. Niby to jest takie wszystko oczywiste i proste, no ale jak przychodzi do sytuacji, to ze wstydu ktoś nie pójdzie, bo nie wie, co ma ze sobą zrobić. I ja to też szanuję, tak jak szanuję to, że ktoś nie czuje, że to jego sprawa, tylko ta metafora tego autobusu mi cały czas przychodzi do głowy, że jak nie wiesz, bo ten kandydat, który, czy kandydatka, to nie jest to twoje idealne coś w sensie postulatów, to jest jak ze staniem na przystanku, czekaniem na autobus. Twój idealny, ten, który cię zawiezie z twojego punktu do docelowego, już dzisiaj nie przyjedzie. Nie wiem, spóźniłaś się albo się zepsuł. Ale w tamtą stronę jadą jeszcze inne, które cię pozwiozą. Jeden bliżej, drugi dalej. Skorzystaj z tej opcji, bo zmienisz miejsce pobytu, tego czekania i może w tym drugim miejscu podrzuci cię następny autobus dalej i wtedy dotrzesz do celu. Nie rezygnuj tylko dlatego, że nie ma idealnego kandydata. Na litość Boga, a jest idealny kandydat na męża, partnera, a jest idealny kandydat na nauczyciela, na lekarza. Nie, to zawsze my nie jesteśmy kurwa idealni. Dlaczego my oczekujemy właśnie od siebie, od innych, żeby być ideałami? No skończmy też z tym, bo to moim zdaniem, że ktoś tak mówi, jest z tego, że sam się nie czuje idealny. No nie jesteś. I wiesz co? To jest zajebiste, że nie jesteś idealny, bo ideały są obrzydliwe. Ja w ogóle zresztą nie spotkałam. Ja chcę powiedzieć, Magda, że przepraszam cię bardzo, ale na przykład jak miałam może 14 lat, to miałam plakat nad łóżkiem George'a Michaela. I on był idealny. On był absolutnie cudowny. No, ale wiesz, no wtedy, więc jak mówisz, że nie ma ideał. Na tych plakatach nastoletnich były, a potem już w dorosłości rzeczywiście nie. Ale ja chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że jest dla mnie jedna idealna rzecz wewnątrz sytuacji wyborczej. Nie ma idealnego kandydata. Ale moment, Jezu, moment, kiedy dostaję kartę wyborczą,
jest tam moje nazwisko, znaczy nie na niej, tylko w sensie w spisie wyborców. I dostaję długopis, albo tam wzięłam sobie i staję w tym, nad tą kartką i moja dłoń wykonuje ten gest. To jest moment idealny. To znaczy, to jest ten moment w dniu, który był pewnie pełen jakiejś nierówności, niesprawiedliwości, w tygodniu, w miesiącu, w roku, w życiu, które było pełne niesprawiedliwości, nierówności, ale ten moment to jest moment wydarty temu niesprawiedliwemu światu. Bo to jest moment, kiedy jestem w pełnej wolności, w pełnej równości. Nie mam nikomu obowiązku mówić, jak głosowałam. Mogę się nawet, że tak powiem, nawet jeśli się wyłamałam, powiedzmy, to jest moje wyłamanie. Jeśli na przykład mój mąż czy partner głosuje inaczej, to jest moje wyłamanie. Wystarczy, że się, że tak powiem, odwrócę bokiem. Jeśli jest taka sytuacja, że to jest jakimś przedmiotem sporu, nie muszę go wygrać, żeby mieć ten moment i żeby móc zrobić ten jeden, mówimy, wiecie, mówimy o tym, prawda, mówimy o tym, o jednym geście. Wewnątrz tego momentu świat jest taki, jak trzeba. Nie? I to jest ten kawałek taki dla mnie niezwykle doniosły. I chciałabym, żebyśmy go wzięły jak i zjadły i się nakarmiły nim. Cokolwiek się dalej wydarzy. Ja się wzruszyłam, Natalia. Ja się wzruszyłam, bo też to mi się łączy z tym, co mówiłaś, Magda, o tym wstydzie. Też to był jakiś komentarz, że kobiety być może tego nie robią, ale też mężczyźni, bo nie chciałabym generalizować, chociaż adresujemy to rzeczywiście w większości do kobiet. Też mamy takie społeczności. Ale że się wstydzimy zapytać, że nie rozumiemy, jak to jest na przykład z tą turystyką wyborczą, dlaczego akurat lepiej by było wyjechać gdzieś poza Warszawę na przykład, żeby zagłosować, że jest w nas taki lęk przed oceną, że ja czegoś nie rozumiem, nie wiem, w tym systemie wyborczym. I może to też jest taki pomysł teraz na ten jeszcze jeden tydzień, żebyśmy pytały, że jest właśnie dużo, jest też latarnik, który tutaj poproszę Kasię, żeby wrzuciła link do strony, gdzie można zmaczować swoje poglądy z poglądami partii i zobaczyć, która jakby właśnie jedzie w tamtą stronę najbliższą, żeby się nie wstydzić pytać, że dla mnie byłyśmy uczone i byliśmy uczeni w szkole, że pytanie jest być może źródłem przyznania się do niewiedzy. Dla mnie pytanie jest przyznaniem się do ciekawości. Jest do tego, że chcę wiedzieć więcej, chcę się czegoś nauczyć, chcę się czegoś dowiedzieć. I jak sobie myślałam o naszej rozmowie, to za jedną rzecz chcę podziękować PiS-owi, bo ja bardzo długo nie rozumiałam. Znaczy tak rozumiałam, ale trochę nie rozumiałam. I ze szkoły, a potem ze studiów. Dlaczego trójpodział władzy jest taki ważny. Wydawało mi się, co to ma za znaczenie. I dopiero przy tych rządach zrozumiałam, jak on jest ważny, jak dystrybuowanie tej władzy, która jest, wiecie, no, władca pierścieni, cała historia z władcą pierścieni i z tym pierścieniem, który tak omamiał ludzi, to jest piękna metafora władzy, że nie ma człowieka idealnego, na którego władza nie zrobi wrażenia. Że to jest nęcące być tam i mieć dyspozycję i ludzi, i samochody, i trzeba mieć szalenie silny konstrukt psychiczny i taką moralność w sobie, żeby to nas nie kusiło, a i tak będzie kusić. I tak ci idealni za chwilę nie są idealni, ale jakby nasze relacje z autorytetami, to Natalia mi jakby pomóż mi powiedzieć o tym, ale że autorytet to jest taki byt, który mamy, i który w którymś momencie musimy odrzucić, że po prostu on coś zrobi, ona coś zrobi takiego, odrzucić może nie całkowicie, ale powiedzieć, a jednak nie. I wracam do tego, co Magda powiedziałaś, bo to jest, że jeśli na początku już założymy, że nie ma ludzi idealnych, ale są jakby albo ustawieni w tamtym kierunku, albo blisko tamtego, to po dostaniu się do tego miejsca, w którym mogą zarządzać naszym krajem, też chodzi o to, żeby ich wspierać, czyli te kobiety, o których mówisz, Magda, żebyśmy potem nie tylko siedziały z założonymi rękami, no dobra, no obiecywała, a teraz proszę po prostu. Tylko nasza praca wyborczyń też jest po wyborach, żeby, tak jak Magda, ty to robisz na swoim kanale i Natalia, ty na swoich warsztatach, że my też mamy je wybierać każdego dnia potem.
żeby ich je nie zostawiać tam same, bo to jest po pierwsze zjawisko władzy, jakby jest trudne, jako to jest taka siła mocna jak grawitacja, a po drugie jeszcze w męskim świecie to będzie ultra trudne. Więc teraz je wspierajmy, ale też wspierajmy je potem. No, ja tylko chciałam powiedzieć, że widzę, że tutaj jest z nami Justyna Biedrawa i że jej piosenka Proszę wypierdalać jest moim hymnem. I że, znaczy, no nie, że na tę okoliczność w każdym razie. I się bardzo cieszę, że tu jest. I dziewczyny, jeśli nie znacie tej piosenki, w co wątpię, to sobie ją wpiszcie. Nie wiem, czy jak to wpiszę w komentarze, to coś ci zrobią, Joanna, że się wyraziłam. Nie, nie. Nie, można. Nie możesz pisać. Dobra, no więc piszę, bo tam, gdzie umiem. Czyli w i proszę, nie bierzcie tego do siebie. To jest po prostu tytuł piosenki. Dla mnie to jest też taka sytuacja, że to, co się teraz wydarzy, w jakimś sensie w takie dobre momenty, kiedy się nie boję, kiedy mam więcej nadziei niż lęku, a większość takich momentów mam, to dla mnie to jest taka sytuacja, jak gdyby ktoś wewnątrz tamtego protestu przyniósł tam urny wyborcze. I że my możemy jakby wrócić do tamtego momentu, ale teraz możemy ten nasz krzyk, to nasze nie i nasze tak może znaleźć właśnie wyraz. Możemy jakby skonsumować swój gniew, czy możemy dać mu wyraz. Mnie ta piosenka bardzo do tego zagrzewa i to jest jedno, co chciałam powiedzieć. I jeszcze chciałam też powiedzieć, że jest wielu fajnych mężczyzn. Bardzo mnie wzruszyło. Wzruszył mnie taki facet z marszu Ojciec, który przyniósł w ogóle to dość hardkorowe, bo przyniósł zdjęcie USG swojego dziecka w brzuchu swojej partnerki i że ona się rodzi w maju i że on zrobi wszystko, żeby ona przyszła w dobrej Polsce na świat. Więc czekaj, to możliwe, że to w maju? Nie, możliwe? No może pomyliłam miesiące. W każdym razie, więc chciałabym też powiedzieć, że dla mnie to jest taki linia podziału jest, no nie jest dokładnie między, po prostu nie jest, ale to jest, no tylko tak dla porządku to mówię, bo wiem, że myślicie podobnie, nie jest dokładnie między kobietami a mężczyznami, ale potrzebujemy nas więcej w polityce, nie odzywam się. Magda, to jeszcze ty dwa słowa. Martwię się o ciebie, Natalia. Musisz przez ten weekend leżeć i pić rosół. I tak zrobię. Przemy zaraz, Natalia, już będziesz mogła nie mówić. I tak samo martwię się właśnie o z tą taką, my się w trójkę znamy, nie? I myślę, że każda z nas jest gdzieś na tym samym poziomie tej wrażliwości i czułości na wszystko, co nas otacza. Dlatego martwię się też o to, w jakim kraju urodzi się córka tego pana. Martwię się o to, w jakim kraju będę musiała się opiekować moją coraz bardziej dojrzałą mamą. Martwię się o to, byłam ostatnio na zebraniu w szkole syna i jak zobaczyłam spis lektur, to po prostu płakać mi się chciało. To nabicie tą taką, wiecie, bogoojczyźnianą, martyrologiczną literaturą najwspanialszej Polski na świecie, jedynej w swoim rodzaju, takiej wyjątkowej, że to jest tak złe i to jest tak przykre i że nie ma dla tych dzieci takiej oferty w literaturze, która by im pomogła dealować z własnymi emocjami, nie? Żeby one czuły siebie, a nie, kurwa, żonę modną. Okay? Z tym szacunkiem do tamtej literatury, ale to już naprawdę, to jest, no my tego się 40 lat temu uczyłyśmy. Może już wystarczy. Więc o to też się martwię. Martwię się o te nasze dzieci, które ogólnie, jak o nich myślę i jak widzę, co się dzieje i jak widzę, od ilu rzeczy zostały odcięte,
że mają rodziców, którzy się martwią, którzy próbują związać koniec z końcem, że my wszyscy jesteśmy tacy w jakimś takim ogromnym niedostatku, takim niedoborze. Martwię się o praworządność, bo uważam, że to ważne, bo widzę to, doświadczam tego. Martwię się o wolne media, bo dostęp do szerokiej wiedzy jest po prostu niezbędny do tego, żeby kreować swój świat. Więc tych martwiaków, jakby powiedziała Szpila, ale ona mówi o jakimś innym wtedy, jest strasznie dużo i bardzo bym tego dla nas wszystkich nie chciała. A jeśli jeszcze dla porządku o kandydatach i kandydatkach, wiecie, co mi jeszcze przyszło do głowy? Że bardzo, chyba jak nigdy, reprezentacja młodych, naprawdę młodych osób. I to jest też taki nasz power bank i ja bym po to sięgnęła. Ja bym im dała szansę. Jak powiedziałaś, Asia, o tym, że panom, bezzębnym panom w wyświechtanych garniturach odpierdala, bo władza po prostu to nam robi, ludziom to robi. To przypomniała mi się taka rozmowa wiele lat temu jeszcze w studiu Dzień Dobry TVN. Mieliśmy takiego, słuchajcie, gościa, który był socjologiem, politologiem, ale miał też jakiś taki sznyt, nie pamiętam dokładnie, kto to był. Orientował się właśnie chyba w badaniach, co władza wszelka, ale rozmawialiśmy o politykach, robi ludziom, którzy do niej wchodzą. No i zadał nam takie pytanie, jak myślicie Państwo prowadzący, jaki procent osób, które wchodzi do władzy i te władzy dostaje, z niej korzysta, to co powiedziałaś, te przywileje, te samochody, wiesz, to kłanianie się w pas, fryzjerka, która ci włosy zawsze zrobi, nie? Okulary nowe możesz kupić, garsonka wyprasowana, chodzisz w lakierowanych butach, nagle po prostu twój świat staje się wyjątkowy. Do tej pory taki nie był. Jaki procent tych osób po prostu traci, palma im odbija? A ja tak myślę, dobra, powiem jak myślę, ale pewnie przestrzelę. I mówię 70%. A Marcin Melesz, z którym wtedy pracowałam, odpowiedział, nie wiem, tam podobnie albo trochę więcej. No i tenże gość spojrzał na nas z politowaniem i powiedział 98% osób, które dostają władzę do ręki, nie są w stanie unieść tego w taki twardy sposób, w taki właśnie, okej, dostałem dar i muszę go pomnażać, bo jestem tu na służbie i jestem tu dla kogoś i to nie są dary dla mnie. No to ja się złożyłam jak scyzoryk, bo sobie pomyślałam, że na 100 tylko dwóch lub dwoje, wiecie, wie, kurwa, które to jest czerwone światło, no to wszyscy jesteśmy utopieni. Bo teraz jest na przykład pytanie, ciekawe, czy oni mają, bo to, że mają szkolenia, wiecie, te socjologiczne wszystkie akcje, że oni potrafią, socjotechniczne, że oni potrafią się zachować, wiedzą, co powiedzieć, wszyscy gadają to samo, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, cały czas jest ten sam przekaz, ale czy oni mają takich, jak wy na przykład, superwajzorów, nie? Kogoś, komu raportują, komu mogą się, wiecie, wyżalić, komu mogą swoje troski, nie? Że, albo ktoś, kto ich pilnuje. A wiecie, robią dobrze, nie? Tak, ale już ty, Grzegorz, już odleciałeś, ląduj. Nie? Przecież oni nie mają takich ludzi nad sobą. Ja myślę, że my będziemy tymi, do których oni raportują za 7 dni, nie? Znaczy, że bo teoretycznie na ogół, a praktycznie w dniu wyborów oni raportują do nas. Więc no to jest pytanie o przedłużenie umowy, nie? I czy ty może chcesz kogoś nowego? I dla mnie to jest rzeczywistość, to nie jest metafora, to jest rzeczywistość tej sytuacji, która będzie za 8 dni. Ale ja też chcę powiedzieć pod wpływem tej litanii, o której powiedziałaś, Magda, o tym martwieniu się, właściwie pod każdym z tych punktów mogłabym się podpisać, tylko się nie martwię o siebie, bo właśnie mój mąż mi zrobił rosół i ten rosół jest eliksirem miłości i wiem, że będę jutro zdrowa. Ale chciałam też powiedzieć o takiej swojej sytuacji, o której raczej nie mówię, ale powiem o niej teraz, tak jakby ryzykując sama przed sobą, że rozdarte, złamane serce, jeśli się okaże, że się myliłam. Ja miałam taką, nie wiem, pewnie miałyście tak
w życiu, czy miewacie tak w życiu, że czujecie tak zwany wewnętrzny głos i że ten wewnętrzny głos to nie jest tak, to jest co innego, jakby jest na innym statusie niż uczucie, jakiś stan emocjonalny albo jakaś taka normalna myśl, która tam popierdala w głowie cały czas, nie? Tylko jakaś inna instancja nagle coś mówi. Ja miałam kiedyś taką sytuację, to znaczy właśnie jakieś półtorej roku temu zostałam zaproszona do audycji w Radiu 357 i rozmawiałam z Katarzyną Kasią. I ona, i to był taki moment, że ona mówiła, że ta energia tego czarnego protestu, że trochę, że przygasła, czy tych, no, tych protestów kobiet, że przygasła i powiedziała, zadała mi takie pytanie, co jeszcze musi się stać, żebyśmy zrozumiały, żeby ten kraj się zmienił. I we mnie wtedy wydarzyło się takie zdanie, którego nie powiedziałam na głos, bo uznałam, że to nie jest format do tego, ale ten mój wewnętrzny głos powiedział mi wtedy, nic więcej nie musi się stać, wszystko już się stało. Ja to bardzo czuję w swoim ciele. To znaczy, oczywiście wbrew tam obawom i miejmy nadzieję nie rzeczywistości, ale mam tak totalne, tak głębokie, tak trzewiowe przeczucie, że Polska się zmieni, nie sama, tylko że my to zrobimy, że ta grzybnia, ta pajęczyna, te więzi między nami, te wszystkie zupełnie nie istniejące na portalach informacyjnych czy w stacjach telewizyjnych pojedyncze sytuacje, kiedy wzięłam za rękę swoją siostrę, swoją przyjaciółkę, kiedy kobieta pojechała na warsztat, poszła na krąg, kiedy poczuła ból w sercu, widząc ból innej kobiety, czy ból swojego dziecka, że to się no w jakimś sensie, że pozamiatałyśmy, to znaczy jeszcze nie pozamiatałyśmy, ale że pozamiatałyśmy, nigdy nie było tyle o kobietach w kampanii i umówmy się, no nie ma za co specjalnie dziękować, no bo to jest jakaś zwykła dość sprawa, że jest dużo mówiono o większości wyborców, którymi są wyborczynie, ale no takich rzeczy jeszcze nie było to tak wyraźne, no bo ktoś właśnie sobie jednak policzył i zobaczył, ale że my tego nie puścimy, że my tego nie puścimy. Ja to bardzo czuję w swoich trzewiach i chcę i wierzę, że ten głos, który we mnie półtorej roku temu powiedział, już nic się nie musi wydarzyć, wszystko się wydarzyło, że okaże się prawdziwy. Przepraszam, przeczytałam komentarz, ale kurwa, miotły poszły w ruch. Tak jest. Słuchajcie, jest piękna. Miotły od sprzątania, dziewczyny. Tak. I też nasze czarownicowe. Jest 15 milionów kobiet uprawnionych w Polsce do głosowania. A wybory są 15 października. Przypadek? Nie sądzę. Dziewczyny, bardzo, 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 po prostu bardzo wam dziękuję za wasze tak, róbmy, spotkajmy się, za wasz czas i energię włożoną. I kiedy ja wpadam w taką myśl, a co to... To jest takie duże, wiecie, to jest jakby rządy, to jest moloch, to jest ogromny konstrukt. To lubię sobie patrzeć w historii świata na molochy, które upadły, czy na molochy, które się zmieniły. I one właśnie, tak jak mówiłaś Magda, o tych kroplach, które tworzą deszcz i tak dalej, że to są mikroruchy, że to są małe ruchy, które w połączeniu stanowią w ogóle jakąś taką moc. I jak mówisz, Natalia, że już się wszystko wydarzyło, to ja też to mam jakieś takie uczucie, że to jest taki moment, taki, że minęliśmy punkt przegięcia, że już po prostu już tej siły się nie zatrzyma. I wasz udział, też takie odważne zabieranie głosu i mówienie o swoich poglądach, też bardzo chciałam
w kontrze do tego cytatu, od którego zaczęłam, docenić. I też jesteście, każda z was jest dla mnie też osobistym takim przykładem tego, żeby używać tego głosu, żeby niezależnie od tego, czy on się spodoba komuś, czy nie, ale żeby go używać. A teraz oprócz tego głosu stąd, a właściwie z trzewi, który idzie tędy, jest jeszcze ten głos, który możemy postawić tam, w swojej intymności, w swojej niezależności. Tak jak mówiłaś, Natalia, tam możemy tak zrobić, że nikt nam nie zajrzy do tej karty. I to będzie nasza, takie nasze spotkanie z samą sobą, czego ja chcę do swojego życia, jakby co zapraszam teraz do swojego życia. I trzymam nawet nie kciuki, tylko mocno serce swoje w takim zaufaniu, że ta energia, ta siła, też to wszystko, co się musiało w cudzysłowie niestety wydarzyć, żeby nam się pootwierały różne klapki, albo żebyśmy zrozumiały, czy zrozumieli, że to już nie są żarty i to nie jest absurd i ten dobytek i umieszczanie kobiety pomiędzy, to nie są żarty, tylko ktoś naprawdę tak myśli. To przypomina mi się, już kończąc, takie wystąpienie Reese Witherspoon, kiedy ona odpowiadała o firmach akcji, kiedy bardzo długo role kobiet wprowadzały się do tego, jakby przypięte były do roli męskiej i pytały, what do we do? Co robimy teraz, kiedy to się wydarza? I ona mówi, znajdź mi kobietę w swoim życiu, która ogarnia życie, mówi, what do we do? Ja mówię, vote, po prostu, we vote. I idziemy głosować zgodnie z tym, co mówi nasze serce. Asia, bardzo Ci dziękuję, że wymyśliłaś to spotkanie. Jestem szczęśliwa, że się wydarzyło i wierzę, że to jest, no właśnie, jak to było, ruch skrzydeł motyla. Tak. I no, zaryzykuję, że powiem, cieszę się na to, co przed nami. Dobra, ja to płaczę, bo widzę, że tutaj dziewczyny i chłopaki też piszą, że płaczą. Więc dzisiaj jest sobota, tak? No to został nam tydzień, żeby jeszcze przemyśleć swoje nie albo swoje wątpliwości, bo pomyślałam teraz, wiecie o czym? O takich zmarnowanych szansach, że ja już jestem starsza i mam ostatnio taki w życiu moment, w którym czuję, że nie chcę już zmarnować żadnej szansy. To są rzeczy duże i małe. I że ja się wcześniej godziłam na jakiegoś rodzaju ustępstwa i że już tego nie chcę robić. Z szacunku do tych, co obok, tych, co na zewnątrz, tego, co obok, tego, co na zewnątrz. No i tutaj, nie? W tej cząsteczce siebie, w tej mnie. I pomyślałam, że kiedyś w życiu wybierałam tak, że jakby słyszałam gadanie z zewnątrz, ono do mnie przypływało i ja mu się poddawałam, chociaż mój głos wewnętrzny mówił mi co innego, ale poddawałam się, różne to były rzeczy. I wybierałam tak, że na koniec nie byłam w grupie zwycięzców. I było mi z tego powodu potem bardzo przykro, bo jeśli zdarzyłoby się to raz, no to bym pomyślała, dobra, każdy ma się prawo mylić. Ale jak mi się to zdarzało i zdarzało i zdarzało, bo to, co z zewnątrz cały czas mi mówiło coś innego niż ja czuję, to nie byłam w grupie zwycięzców. A teraz mam taką szaloną, to jest jakiś rodzaj wariacji, nie? No bo wariactwa, bo to jeszcze w ogóle się nie... Że ja w poniedziałek 16 będę w jakiejś grupie, która będzie najszczęśliwszą grupą, jaką do tej pory w życiu spotkałam. I mnie to tak porusza. Ja chcę w tej grupie być. Bardzo. I to wszystko, co mam chyba do powiedzenia na ten temat. Jej. Asia, a powiedz, a to będzie gdzieś zapisane, gdzieś będzie można potem sobie spokojnie poczytać te komentarze, bo jako osoba, która nie umiała wejść, nie wiem, czy będę umiała wyjść, ale jest bardziej... Ja cię wyjdę stąd. Ja cię stąd wyjdę, ale tak, po pierwsze będzie zapisany ten live tutaj na Instagramie, więc to też jest taka nasza prośba, tak sobie dziewczyny pozwolę, żebyście
po prostu puścili to w świat i puszczały to w świat, bo zdaję sobie sprawę, że my jednak funkcjonujemy w jakichś bańkach i algorytmy funkcjonują tak, że dopiero udostępnianie jest szansa, że przejdzie gdzieś jakby dalej i szerzej, więc duża prośba o udostępnianie. Postaram się też to ściągnąć, to nagranie i wrzucić na YouTube dla tych osób, które z jakiegoś powodu nie mają jeszcze Instagrama, albo już nie mają, albo nie chcą, albo inne rzeczy, że też będzie można tam. I ja te linki umieszczę, też wam roześlę, żebyście wy mogły u siebie też powrzucać. Także tak. Także tak. Nie wiem tylko jak z komentarzami, Natalia, bo to jest chyba tak, że one na żywo tutaj są, a potem nie wiem, czy one są widoczne. Ale to się dowiemy. Bardzo należałoby też podziękować wam wszystkim, którzy tutaj z nami byliście, bo faktycznie naprawdę mnie, ja zawsze czytam, co tutaj piszecie, wprawdzie tak próbuję doczytać, ale ten sens przeszedł i wy jesteście też naszą nadzieją, no po prostu razem do przodu. Razem. Tak. Dziękujemy wam bardzo za Dziękujemy. Wspólny poranek i niech wspólny poranek w poniedziałek 16 będzie równie Ja jeszcze chciała zrobić coś, czego naprawdę nie powinnam robić, zwłaszcza dzisiaj, ale potrzebuję zaśpiewać pierwszą linijkę tej piosenki. No tak, Justyny. Właśnie miałam się o to pytać. A umiesz ty? Bo może ktoś umie. Ja nie umiem. To było tak, ja też nie umiem śpiewać, no przecież nie zatrzymam to. Jak to było? Będę mówić grzecznie, będę mówić miło, gdy w moim kraju moje zdanie będzie się liczyło, jakby to było miło, gdyby moje zdanie coś znaczyło. No dobra, i już dalej nie będę, ale widziałam, że były linki, więc zachęcam was, żeby sobie to dzisiaj podśpiewywać. Niech nam doda sił. Yeah. Idziemy po swoje. Do we do? We vote, dziewczyny, we vote. Głosujemy. Trzymajcie się. Dzięki. Pa. Dziękujemy. Dziękuję. Pa.